co to znaczy być ogierem? Odpowiedzi pewnie jest wiele, bo i oczekiwań może być sporo. Ale tu chodzi tylko o jedno. O start w zawodach, w których będę mógł się ścigać z innymi kierowcami. I nie, nie chodzi o to, co dzieje się na ulicach naszych miast. Profesjonalne przygotowanie, prawdziwy trening, zdobywanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie. Najkrótsza definicja być ogierem to program Vroom TV, w którym ja będę przez codzienny trening starał się wystartować w wyścigu samochodowym albo pojawię się na OS-ie rajdowym. By jednak tego dokonać po drodze, trzeba zrealizować kilka podstawowych celów. Zbić wagę, popracować nad mięśniami, zdobyć licencję wyścigową, zdobyć umiejętności kierowcy, no i zdobyć prawo jazdy. Prawda, że jest nad czym pracować? No to do dzieła. Ustaliłem już, że do zrzucenia mam około 20 kg, które byłyby tylko balastem podczas sportowej rywalizacji. Postanowiłem pójść do specjalisty po poradę. Janse, poradnia dietetyczna, odsłona pierwsza. Badanie polega na tym, że przepuszczam prąd przez twój organizm, z tych elektrod przez stopy. On wraca i na tej podstawie mamy informację, ile masz tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, jaki jest twój wiek metaboliczny. I wynik gotowy. To jest to, co zostało wpisane do maszyny, plus 1,5 kg wzięte na twoje ubrania. Czyli powiedzmy, że masa, która tutaj wyjdzie całościowo, jest masą faktyczną bez ubrania. Tu są wyniki. Ważysz 91 kg, z czego procent tłuszczu u ciebie to 23,1%. To jest spora nadwaga. Przede wszystkim powinna być rozmaicona. Masz też tam do wyboru opcje, które są mniej pracochłonne. Możesz przygotowywać je szybciej i używać na przykład w pracy. No to wiem już, że wesoło nie jest, ale czas zacząć działać. Jestem z natury leniwy, ale jak trzeba wziąć się do roboty, to trzeba. Kolejna wizyta, tym razem w nowoczesnym miejscu, gdzie technologia jest kosmiczna, niemalże kosmiczna. Body Lab Fitness. Tam do pracy wykorzystuje się EMS i EMA. Co to takiego? To jest urządzenie Amplitrain. W ogóle urządzenie to pochodzi z Niemiec. Niemcy wymyślili coś takiego, że będzie to urządzenie dla sportowców, dla piłkarzy, ludzi, którzy uprawiają sport taki zaawansowanie. Teraz to może korzystać z tego zwykły człowiek, powiedzmy. EMS to jest elektryczna stymulacja mięśni, czyli impulsy o niskiej częstotliwości, które działają na nerwy ruchowe i to powoduje skurcz mięśni. EMA to jest elektryczna aktywacja mięśni, która oddziałuje właśnie na mięśnie głębokie, powiększanie tkanki mięśniowej. No i przede wszystkim ludzi, którzy nie mogą na przykład po kontuzji ćwiczyć na zwykłej siłowni, korzystają z tego programu. Wygląda to dość kosmicznie, musicie przyznać. Ciekawe, jakie będą efekty. Kolejne kroki jeszcze przede mną. Czas zdać egzamin na prawo jazdy, zapisać się do szkoły jazdy wyścigowej, kurs na licencję wyścigową zrobić. No tak, dużo pracy przede mną. 20 kg nadwagi, brak prawa jazdy, brak doświadczenia, ale pierwsze kroki poczynione. I teraz już będzie z górki. Chciałbym w to uwierzyć, ale jakoś nie sądzę.